Wyszedł Pan Jezus na Śródmieście Południowe, za Nim szedłem ja. Nauczyciel i mistrz, za Nim Jego uczeń. Nie zdarza się to codziennie, ale przynajmniej raz w miesiącu, w pierwszy piątek, tak się dzieje. Pan Jezus chce iść do chorych, którzy sami nie są już w stanie przyjść do Niego na plac Zbawiciela. Ja Mu towarzyszę, idę. Z rozszerzoną filakterią i wydłużonymi frędzlami od płaszcza. Często zamiast myśleć o Nim, myślę o sobie. Jak mnie ci mijani ludzie widzą? Co sobie o mnie myślą? Może apostołowie też tak myśleli, kiedy chodzili za Jezusem? Mijamy wiele osób, większość obojętnie. Tak było 2000 lat temu. Tak jest i teraz. Nie każdy widział w cieśli z Nazaretu Mesjasza. Nie każdy widzi w bursie, czyli małej torbie noszonej na piersi, prawdziwego Boga, który jest w środku. A jednak Jego obecność jakoś wpływa na ludzi, których mijamy. Rozmawiający często tracą wątek, urywają w połowie zdania. Niektórzy starają się spojrzeć zaczepnie, ale obecność Pana Jezusa wiele zmienia. Tak myślę, że gdybym szedł sam, to pewnie spojrzeń czy komentarzy byłoby więcej. Judasz był zdrajcą, udawał, no to pewnie wy wszyscy udajecie, żeby mieć wygodne życie. Mateusz? To przecież celnik, skorumpowana świnia. Wszystkich was można przekupić. Byle tylko co łaska była wystarczająco duża, to wszystko zrobicie. Piotr był papieżem. I co? Zapierał się wiary. Wam chodzi tylko o kasę i władzę. Poza tym Piotr wiedział o Judaszu i nic nie zrobił. Skoro wiedział o grzechu i go nie powstrzymał, to w ogóle nie powinien być nazywany świętym. Źle Jezus zrobił, że go wybrał na pierwszego z apostołów. Zresztą w ogóle wybrał kiepskich kandydatów. To wszystko prawda, precyzyjnie mówiąc, kawałek prawdy, ale taki, który wystarczy, żeby zabić wyrzut sumienia, powracającą myśl. A dlaczego ty, który to mówisz, która to mówisz, nie idziesz za Jezusem? Nie idę, bo Jego wyznawcy mówią, ale sami nie czynią. A Jezus idzie dalej, bo Jemu nie można zarzucić grzechu. Można ignorować Jego istnienie, twierdzić, że wcale nie jest Synem Bożym. Ale kiedy Cię mija, trudno być obojętnym. Możesz co najwyżej obojętność udać. Wiele osób, które w piątek mijaliśmy, tak właśnie robiło. Ale byli i tacy, którzy dostrzegli, że w skromnej torbie niesiony jest sam Pan Bóg. Przedwczoraj było ich, miałem wrażenie, wyjątkowo dużo. Kilka osób zrobiło znak krzyża, powiedziało szczęść Boże albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i pozdrawiali mnie. Ale szybko sobie przypominałem, to nie mnie pozdrawiają. Ja jestem osiołkiem. Jest takie piękne memento dla każdego księdza, myślę, że też dla każdego lidera grupy, wspólnoty, kogoś zaangażowanego w kościele. Osiołek, na którym wjeżdża Pan Jezus do Jerozolimy w niedzielę palmową, słyszy wiwatujące tłumy, wszędzie gałązki palmowe, to na pewno pyszne, to na pewno dla mnie. Patrzy sobie na to wszystko i myśli, jak oni mnie szanują. Osiołku, nie o Ciebie chodzi, ale o Pana Jezusa, którego Ty tylko niesiesz. I ja sobie przypomniałem, to nie mnie pozdrawiają. Nie patrzą na mnie, tylko patrzą na Boga, którego niosę. Wiedzą, co się dzieje. Ruszyłem ulicą Wawelską, kiedy zaczęło padać w przejściu podziemnym, tym długim, tam gdzie się mieści
warszawska giełda elektroniczna, rozmawia dwóch mężczyzn. Kiedy razem z moim mistrzem się do nich zbliżamy, przerywają na chwilę rozmowę. Młodszy z nich robi znak krzyża, starszy przyklęka. On wie, myślę sobie, no bo przecież nikt nie przyklęka przed księdzem, przed drugim człowiekiem, no chyba że się oświadcza. On rozpoznał Pana Jezusa, wie, że to On. Wychodzę z podziemia i cieszę się, że mogę towarzyszyć Panu Jezusowi w takiej chwili. Deszcz wzmaga się coraz bardziej. Docieramy na rondo jazdy polskiej. Przechodzimy przez światła. Mija nas grupa młodych ludzi, pewnie studentów. Czy będą szydzić? Myślę sobie. Czy usłyszę zaraz pod nosem albo głośno, no bo są też koledzy, to łatwiej jest, że jestem pedofilem, albo że mam stąd, nie powiem w tym miejscu co robić. Jesteśmy już bardzo blisko siebie. W tej grupie jeden człowiek, młody mężczyzna, przyklęka. Oddaje cześć Bogu. W strugach deszczu, na pasach, na rondzie, wśród wielu świadków. Coś niesamowitego. Ja w tym czasie znowu myślałem tylko o sobie, o swoim komforcie. A on w tym czasie myślał, Pan mój i Bóg mój. I przyznał się do Niego. Osiołek idzie dalej, a z nim Zbawiciel. Aleja Armii Ludowej, już prawie jesteśmy przy Marszałkowskiej. Mijamy dwie kobiety. Starsza robi znak krzyża. Chyba nie dałaby rady uklęknąć. Młodsza przyklęka. Widzi to młoda dziewczyna kilka kroków dalej. I ona, być może odważniejsza dzięki temu, co zobaczyła przed chwilą, też wyznaje swoją wiarę. Chroniąc się przed deszczem, stanęła przy wyjściu do jednej z restauracji i właśnie tam, widziana przez wszystkich, którzy są w środku, przez szybę, klęka przed Bogiem. Idziemy dalej. Czuję, jak deszcz spływa mi po twarzy. Kolejne duże krople przez chwilę zostają na brwiach, ograniczają mi widoczność. Trudno iść. Moje oczy nieraz przez to są zaćmione, ale oczy ludzi, których spotkałem, są bardzo otwarte. Mają jednego nauczyciela. Mają Ojca w niebie. Mają Mistrza Chrystusa. I myśląc o nich, nie mam wątpliwości, że oni nie są ślepi na grzechy uczonych w piśmie i faryzeuszy, również na moje grzechy. Ale ich wzrok jest bardziej przenikliwy. Nie widzą księdza w dziwnym stroju z jakąś złotą torebką przed sobą. Widzą żywego Boga, który idzie po ulicach Śródmieścia Południowego, a ksiądz mu tylko towarzyszy. Takiej wiary, zawsze takiej wiary życzę Tobie i sobie. Wtedy zamiast się wywyższać, że jesteś lepszy, lepsza niż wiele księży, co skądinąd pewnie jest prawdą, wybierzesz poniżenie. Jestem w kościele, jestem we wspólnocie ludzi grzesznych i tylko dlatego mogę w niej być, że to jest wspólnota ludzi grzesznych i nawracających się. Ale poza tymi ludźmi jest w niej ktoś najważniejszy. Ten, który wziął ciężar największy i nie do uniesienia. Ciężar grzechów całego świata. Nikt nie chciałby ruszyć tego ciężaru nawet palcem. On wziął go do rąk i dźwigał na własnych plecach. On za ciebie umarł i dla ciebie zmartwychwstał. Ciesz się tym. Dawaj świadectwo swojej wiary. Tak bardzo wielu innym ludziom może ono pomóc. Moją nadzieję i wiarę bardzo zbudowali ludzie, których w piątek spotkałem. Kobiety i mężczyźni, starsi i młodsi ode mnie. Prawdziwi uczniowie i świadkowie prawdziwego Boga.